Kolejnymi światłami są światła przeciwmgłowe, przednie i tylne, występujące w Toyocie Yaris. Żeby włączyć światła przeciwmgłowe, przednie, należy wcześniej włączyć światełka mijania, czyli pierścień po lewej stronie pojazdu przekręcamy na dwa razy. Zaświeca się nam zielona kontrolka znajdująca się po prawej stronie konsoli. I włączamy światełka przeciwmgłowe przednie, przekręcając pierścień znajdujący się bliżej kierownicy po lewej stronie od siebie na raz. Zaświeca się na konsoli w tym momencie kontrolka świateł przeciwmgłowych przednich zielona, koloru zielonego po prawej stronie. Żeby włączyć światło przeciwmgłowe tylne, należy włączyć światło mijania, czyli pierścień przekręcamy dwukrotnie. Zaświeca się zielona kontrolka po prawej stronie. Do tego przekręcamy pierścień znajdujący się bliżej kierownicy dwukrotnie. W tym momencie zaświeca się kontrolka świateł przeciwmgłowych tylnych w kolorze pomarańczowym. Po prawej stronie, tuż pod kontrolką światła przeciwmgłowego przedniego w kolorze zielonym. Pamiętajmy, światło przeciwmgłowe przednie to zielona kontrolka po prawej stronie na desce rozdzielczej. Światło przeciwmgłowe tylne to pomarańczowa kontrolka znajdująca się po prawej stronie na desce rozdzielczej. W celu uruchomienia światła przeciwmgłowego przedniego, pamiętajmy, najpierw włączamy światło mijania, przekręcając pierścień na dwa razy. Teraz przekręcamy pierścień znajdujący się bliżej lewej strony kierownicy raz. Zaświecają się nam w tym momencie światełka przeciwmgłowe przednie. Znajdują się w dolnej części przedniego zderzaka po lewej stronie w kolorze białym i po prawej stronie zderzaka nisko również w kolorze białym. W celu uruchomienia światła przeciwmgłowego tylnego pamiętajmy, najpierw musimy włączyć światło mijania. Po włączeniu światła mijania pierścieniem znajdującym się bliżej kierownicy po lewej stronie po dwukrotnym przekręceniu uruchamiamy światło przeciwmgłowe tylne znajdujące się w tylnym zderzaku bardzo nisko po lewej stronie barwy czerwonej.